Anna Wyszkoni jest naszym gościem. Cześć. Cześć, dzień dobry. Koncert 13 czerwca w Teatrze w Cieszynie. Zgadza się? No, jak na razie się zgadza. Mam nadzieję, że będzie się zgadzało również tego dnia, bo ja to mam w tej chwili takie podejście, że dopóki nie stoję na scenie gdzieś, wiesz, i nie witam się z publicznością, to nie jestem pewna, czy ten koncert się odbędzie. Wszystko jest takim rollercoasterem po prostu w naszym życiu, że staram się po prostu jakoś podchodzić do tego spokojnie, bez euforii już w tej chwili, że mam koncert w planach, bo nigdy nic nie wiadomo, ale staram się też być pełna nadziei i mam nadzieję, że to się uda. No jasne. Ten rok nas nauczył, że nie warto tak z wyprzedzeniem super planować i się już właśnie euforią zalewać, że na jakieś tam wydarzenie, bo może być różnie. Powiedz mi, ten rok był dla ciebie trudny, czy płodny i trudny, czy po prostu miałeś czas na, nie wiem, zabawy z dziećmi, czy rozwijałaś się muzycznie? Wiesz co, starałam się po prostu rozwijać w różnych kierunkach i zastąpić jakoś tę moją miłość do muzyki miłością do czegoś innego. Skończyłam kurs projektowania wnętrz, bardzo też intensywnie ćwiczyłam grę w tenisa, rozwijałam swoje umiejętności w języku hiszpańskim i to wszystko jakoś, powiedzmy, nadrabiało mi to, co tracę, ale tego się nie da oszukać, wiesz? I w pewnym momencie po prostu zrozumiałam, że nic nie jest w stanie zastąpić mi muzyki, sceny. Ja to po prostu kocham. Na to pracowałam 25 lat. Od 25 lat scena jest moim drugim domem i tego po prostu brakuje. A w tej chwili, kiedy już mam tę świadomość, że wszyscy wracają powolutku do normalności, każda branża w pewnym stopniu może się otworzyć, tylko nie nasza, no to pojawia się trochę, wiesz, ta wściekłość, taka bezsilność. Po prostu patrzę na to i myślę sobie, dlaczego? Dlaczego nie mogę robić tego, co kocham? Dlaczego tego mi zabraniają? No mam nadzieję, że to faktycznie te koncerty ruszą, bo to jest ostatnia gałąź, która powinna być otwarta, a jeszcze tak do końca nie jest, więc dlatego są różne akcje. Ale wracając do tego, co mówiłaś, czyli trochę design, też widoczny i w telewizji, prawda, bo twoje zainteresowania, tak. Ale Hiszpania to też gdzieś w muzyce teraz i trochę tego typu rytmy, tego typu, to znaczy takie trochę bardziej zamiast nostalgii i smutku, to jest trochę rytmu, trochę więcej optymizmu. Też jest więcej optymizmu u ciebie teraz? Za wyjątkiem oczywiście wracania po pandemii, ale bo nie, wiem, że nie chcesz się lansować na chorobie. Wiesz co, życiowo na pewno się poustawiałam, jakoś tak poukładałam i w tej chwili już nie jestem taką zamkniętą w sobie dziewczyną sprzed 20 lat. Mam ponad 40 lat w tej chwili. Mam dwójkę dzieci, które zupełnie zmieniły moje spojrzenie na świat i chcę czerpać z tego życia. Nie chcę się ograniczać w żaden sposób. Natomiast no, ten ostatni rok też, nie ukrywam, prowadził do takiej emocjonalnej huśtawki. Wiesz, raz byłam więc wręcz euforycznie nastawiona do życia, za chwilę popadałam w jakąś małą depresję, bo czułam właśnie taką bezradność, ale generalnie jestem w tej chwili zdecydowanie bardziej pogodnym człowiekiem, lubię nawiązywać kontakty. Kiedyś byłam takim samotnikiem, wiesz, lubiłam siedzieć w oknie i pisać wiersze, a dzisiaj wolę iść do ludzi, wolę porozmawiać z sąsiadami, pójść na spacer z pieskami, że jestem bardzo aktywna i uwielbiam też podróżować i to jest coś, czego też mi w tym roku bardzo brakowało. Na szczęście udawało mi się wstrzelić w taki czas, kiedy można było podróżować. I byłam w Meksyku i byłam w Portugalii, więc no troszkę też zaczerpnęłam takiej innej energii, trochę słońca. Mhm. Jak było właśnie w Meksyku, w Portugalii? Gdzie byś wróciła jeszcze raz? Wiesz co, to jest zabawne, bo ja w Meksyku byłam kilkanaście już lat temu, pierwszy raz i nie wspominałam tej podróży jakoś z wielką sympatią i myślałam, no dobra, no właściwie nie ma gdzie pojechać, pojedźmy do tego Meksyku i zabawne było to, że kiedy przyjechałam i zaczęłam rozmawiać ze znajomymi, nie mówiłam o tym, jak było wspaniale, jaki był hotel, jaki był basen, jaka była pogoda, tylko o tym, że można było pójść do knajpy i napić się kawy. Wiesz, i to było najwspanialsze w tej podróży, że po prostu mogliśmy pójść na kawę, mogliśmy pójść do restauracji na obiad. Takie niby codzienne sprawy, które kiedyś nam towarzyszyły, no właściwie były taką normalnością w naszym życiu. Teraz stają się czymś
ekskluzywnym wręcz. I z tej podróży najbardziej i najlepiej wspominam właśnie ten taki kontakt z ludźmi, takie po prostu życie. To było najwspanialsze. No właśnie, tak jak mówisz, te proste przyjemności, które kiedyś były normą, teraz też się staną normą na powrót. Ze zdrowiem w porządku, że tak zapytam? Tak, ze zdrowiem w porządku, dbam o siebie bardzo, nawet ostatnio założyłam aparat na zęby i dlatego tak trochę mówię, jeszcze się przyzwyczajam. Także naprawdę pilnuję, jeśli chodzi o zdrowie, bardzo, bardzo też polecam wszystkim, żeby się kontrolować, żeby dbać o siebie, żeby pamiętać o tych badaniach corocznych. To są takie drobiazgi, które mogą zaważyć na naszym życiu. A powiedz mi, jak na przykład jakiś hejt spotykał niedawno jednego z członków też świata muzycznego w związku z lansowaniem się, oczywiście w cudzysłowie, lansowaniem się na chorobie, to powiedz mi, ty masz jakieś negatywne emocje wobec tych ludzi, którzy tak piszą i myślą, że właśnie to tak jest, że się lansujecie? Czy ja już się do tego hejtu przyzwyczaiłam się do hejtu, bo ludzie hejtują wszystko bez powodu. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Być może mają kompleksy, być może trochę się nudzą w życiu. Ja robię swoje i moja historia też pokazała, że ja też się zetknęłam z hejtem i też dotarły do mnie takie sygnały, że lansuję się na chorobie. Podczas gdy ja po prostu spełniałam jakieś życzenie lekarza, który poprosił mnie o to, żeby o tym mówić, bo też oprócz tego, że śpiewam, oprócz tego, że daję ludziom trochę przyjemności poprzez muzykę, jako osoba bardziej znana, jako osoba publiczna, chcę mieć jakąś misję, mam jakiś obowiązek też wobec moich fanów. I fajne jest to, że pośród tego całego hejtu, który również na mnie spadł wtedy, docierały do mnie sygnały takie, że komuś pomogłam, że komuś uratowałam życie. Wiesz, to jest wartość, której nikt mi nie zabierze po prostu, więc staram się pamiętać po prostu o tych dobrych rzeczach. Jasne. Właśnie, skoro jesteśmy przy dobrych rzeczach, powiedz mi, jakie momenty w życiu są takie dobre, do których chcesz wracać, lubisz wracać myślami, albo się po prostu pojawiają tak znikąd i sprawiają, że dzień jest lepszy? To są takie drobiazgi. Każdy ma pewnie swoje. Ja uwielbiam, oczywiście jako mama, to szczęście moich dzieci jest tutaj podstawą mojego szczęścia. To jest cała baza w moim życiu. Ale takie drobne przyjemności dla mnie jako kobiety, wiesz, pójście na ploty z koleżankami, pójście na trening tenisa, uwolnienie tych wszystkich emocji, kiedy nie mam sceny, ja jako osoba bardzo aktywna potrzebuje tego ruchu, potrzebuje trochę krzyku, potrzebuje takiej adrenaliny i w tej chwili daje mi ją kort tenisowy. Bardzo się z tego cieszę. No i pewnie hiszpańscy idole właśnie na korcie tenisowym. O tak. To są ci, którzy motywują. Zwycięstwa moich idoli to też daje mi dużo radości. Okej. A powiedz mi, jak wracasz na przykład, jak cię ludzie jeszcze pytają o łzy, to nie żałujesz na pewno tej decyzji? Nie masz takiego czegoś, że kurczę, mogłabyś teraz spokojnie odpoczywać i odcinać kupony? Nie. Wiesz co, nie miałam ani jednego momentu, kiedy żałowałam, bo ja nie jestem takim człowiekiem, który chciałby odcinać kupony. Wiesz, ja jestem bardzo ambitna i lubię tę cechę w sobie, bo uważam, że życie daje nam bardzo dużo możliwości. Ja nie chciałabym spocząć na laurach i właściwie, nie wiem, grać koncerty z ludźmi, z którymi nie do końca już się rozumiałam, wiesz, na tym polu i na tym polu zawodowym i prywatnym. Ja chcę mieć wokół siebie ludzi, którzy mnie inspirują. Mam teraz muzyków, z którymi po koncercie idę na imprezę, z którymi mogę się pośmiać i to jest coś, co też napędza. Nie można tak po prostu wychodzić i traktować sztuki jak roboty. Tego się nie da. Jasne. Na pewno nie. Bardzo Ci dziękuję za te słowa, bo widać w swoim życiu połączyłaś, bo tak, 25 lat pracy artystycznej, menadżer, który jest jednocześnie osobą bardzo bliską w Twoim życiu, więc też łączysz, prawda, chyba to jest dobry układ, że gdzieś tam możesz porozmawiać z menadżerem nie tylko o sprawach zawodowych, ale życiowych, bo one się przenikają. Wiesz co, tak, ale to jak wszystko w życiu ma swoje dobre i złe strony, bo wiadomo, że czasem, właściwie zawsze ta sfera zawodowa łączy się z tą prywatną
I kiedyś doszliśmy do takiego punktu, kiedy sobie powiedzieliśmy, że musimy czasem po prostu zapomnieć o tym, że razem pracujemy i być partnerami w życiu tym prywatnym. Czasami wiesz, jak to jest tak, że dopóki jest wszystko super fajnie, według naszego planu się układa, no to jest ekstra, prawda? To się napędza. Ale kiedy gdzieś tam noga nam się potknie i coś idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, no to to się jednak przekłada też na nasze życie prywatne i wtedy już nie jest tak fajnie. No ale jakby nauczyliśmy się też funkcjonować z tym i jesteśmy razem od kilkunastu lat i jak widać to funkcjonuje jednak zdecydowanie więcej ma plusów niż minusów. Okej, okay. Nie będę cię długo męczył, ale zapytam o taką rzecz, wiesz co, jest taka, znaczy dużo jest piosenek, które mówią o takim aspekcie duchowym. Mój pies się pcha. O, super. O, a jak się wabi? Bono. To jest Bono. O, Bono. No to dzisiaj gościmy. Dobrze. Bono również, okej. Okay. Słuchaj, chcę się zapytać aspekt duchowy w twoim życiu, bo w niektórych piosenkach można zauważyć, w tekstach szczególnie, że gdzieś chyba jest istotny. Czy tak jest, czy to jest zupełnie odrębna sfera i nie mieszasz jak gdyby tekstów, piosenek, że one nie mają związku z życiem twoim? No nie będę tutaj oszukiwać nikogo. Jeden z najbardziej znanych utworów z mojego repertuaru, Wiem, że jesteś tam, jest no, pewnego rodzaju modlitwą i zawsze ta sfera była bardzo ważna w moim życiu, bo uważam, że wiara w życiu pomaga, ale też to wszystko ewoluuje, to się wszystko zmienia, to myślenie o wierze, o świecie, to jest bardzo trudny i bardzo osobisty temat i myślę, że to, co było, kiedy pojawiła się piosenka Wiem, że jesteś tam, niewiele ma wspólnego z tym, co czuję dzisiaj, kiedy śpiewam ten utwór, wiesz, to są zupełnie już inne emocje i tak bardzo osobiste, że nie chciałabym właściwie o nich mówić. Jasne, okej. Okay. A jest jakaś taka piosenka szczególnie, która, nie wiem, jest bliska tobie, albo ten tekst jest bliski, czy trudno wybrać z całego zestawu tylu różnych płyt? Bardzo trudno jest wybrać jeden utwór, taki najbliższy, bo no, do każdego utworu podchodzę bardzo emocjonalnie, szczególnie do tych, do których pisałam teksty, ale no, jednym z takich najważniejszych jest na pewno Biegnij przed siebie, bo to jest utwór bardzo osobisty, napisałam go dla moich dzieci i cieszę się, że on zdobył sympatię i serca ludzi, bo okazuje się, że tak naprawdę wszyscy zawsze będziemy dziećmi i zawsze potrzebujemy tej dobrej rady i tego, by ktoś powiedział nam, żeby dalej biec przed siebie, żeby się nie poddawać, bo w życiu czekają nas przeróżne sytuacje. I czasami jak teraz rozmawiam z moją córką, która ma 9 lat i ona opowiada mi o swoich problemach, do których podchodzi bardzo emocjonalnie i tak sobie myślę, o jak fajnie by było mieć takie problemy dzisiaj. Więc staram się ją też przygotować na to, że ten problem, który ma aktualnie, jest dla niej bardzo, bardzo duży, ale no niestety w życiu napotka jeszcze wiele większych. Ale też chcę, żeby zawsze wiedziała, że ma we mnie wsparcie i chcę, żeby wiedziała, że jestem dla niej i że życie też jest piękne. I to wszystko starałam się zawrzeć w tej piosence. Super, ważne. Tym bardziej, że za niedługo Dzień Matki, a potem Dzień Dziecka, więc będziecie mogli śpiewać razem też się bawić. A powiedz mi jeszcze, jakie piosenki usłyszymy? Na pewno te, które wspomniałaś, ale co jeszcze usłyszymy w Cieszynie 13 czerwca? No będą przeboje na pewno. Będą piosenki, na które wszyscy czekają. Będą też takie, które dla mnie są po prostu bardzo ważne. Może mniej znane, ale bardzo ważne. No, mam też już kilka nowych utworów, nad którymi pracowałam w ostatnim czasie, ale czy to się uda, żeby zagrać je już w Cieszynie? Nie obiecuję. Być może trzeba będzie poczekać jeszcze trochę dłużej. Okej. Okay. Póki co nie możemy się doczekać koncertu, ale tak jak powiedziałaś, nie, 12 będzie bliżej 13, a 13 to jest niedziela, z tego co pamiętam, zaraz muszę sprawdzić. 13 czerwca na pewno Anna Wyszkoni będzie miała koncert w Cieszynie, mówię na pewno. Bardzo serdecznie zapraszam. W tych naszych ryzach tutaj normalności też zapraszamy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
I życzę dobrego tygodnia. Chciałam tylko dodać. Tak, tak, tak. Chciałam jeszcze tylko dodać, że mam nadzieję, że publiczność wie, że my jesteśmy po prostu jako artyści bardzo głodni tego kontaktu. Jesteśmy po wielkim, długim poście, więc to naprawdę będzie odlotowy koncert. Także bądźcie z nami, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Super, bardzo dziękujemy. No i muszę ci powiedzieć, z drugiej strony tych słuchających, tych nas tutaj po drugiej stronie, też jesteśmy bardzo spragnieni i wygłodniali, jeśli chodzi o koncerty. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nauczę się już normalnie mówić z tym aparatem. Mówisz normalnie, bardzo normalnie. Mówisz lepiej zdecydowanie niż niektórzy z trzema aparatami, albo niektórzy mówią tak bez aparatu, ale to lepiej. Zamotałem się, dobrze. 13 czerwca koncert Anna Wyszkoni. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.